Pięćdziesiątnica Kościoła Świętego. Roman Melodos na świętą pięćdziesiątnicę. Wstęp. Gdy Najwyższy stąpił i pomieszał języki, podzielił w ten sposób ludy. Gdy rozdzielił języki z ognia, wezwał nas wszystkich do jedności. Dlatego też jednym głosem uwielbiamy w pełni świętego Ducha. O nie. Jezu, gdy duch nasz traci odwagę, udziel swym sługom szybkiego i trwałego pocieszenia. W utrapieniach nie opuszczaj dusz naszych, w niebezpieczeństwach, nie oddalaj się od naszych zmysłów, lecz bądź przy nas zawsze, bądź blisko nas, przybliż się, ty, który jesteś wszędzie. Jak zawsze byłeś z apostołami, tak połącz się i z tymi, którzy tęsknią za tobą o miłosierny, żebyśmy zjednoczeni z tobą opiewali i wychwalali. W pełni świętego Ducha. Gdy wstąpiłeś do nieba, O Zbawicielu, nie odłączyłeś się od swych uczniów, osiągnąwszy wysokości, ogarniasz niskości świata, i nie ma miejsca, w którym by nie było Ciebie o nieogarniony. Gdyby było inaczej, miejsce owo musiałoby zniszczyć. I zniknąć jak Sodoma. Ty bowiem utrzymujesz wszystko w istnieniu, gdyż wszystko wypełniasz. Dlatego apostołowie mieli cię w swoich sercach. A gdy zostałeś zabrany do nieba, schodząc z góry oliwnej, tańczyli, śpiewali psalmy i wychwalali w pełni świętego ducha napełnionych radością jedenastu uczniów, powróciło z Góry Oliwnej. Opisuje to Łukasz, herold zbawienia. Wrócili oni do Jeruzalem, wspięli się do sali na górze, gdzie przebywali Piotr i pozostali uczniowie. Weszli i usiedli, po czym jako ich przywódca przemówił do nich Kefas. Uczestnicy królestwa. Wznieśmy swe serca do Niego, który dał nam obietnicę, pośle wam w pełni Świętego Ducha. Słowa Piotra wzbudziły w apostołach pragnienie modlitwy. Stanął On pośrodku nich i zawołał. Prośmy, zegnijmy kolana, módlmy się, Kościół uczyńmy z tej sali. Niech Owa stanie się Kościołem i Nim pozostanie, wołajmy do Boga i śpiewajmy, ześlij nam swego dobrego ducha, aby wszystkich nas poprowadził do kraju, który przygotowałeś dla tych, co uwielbiają i wysławiają w pełni świętego ducha. Gdy usłyszeli to ci, którzy wraz z Nim zostali powołani, Natychmiast się wokół Niego zgromadzili na modlitwę, jak owce wokół pasterza, przywabione Jego słowem. W cichej modlitwie powierzali swoje błagania, wznosząc do Wszechmocnego następujące prośby: Do Ciebie, książę i królu aniołów, Panie i Stwórco człowieka, do Ciebie, który na lądzie i na morzu, Rozkazujesz jednym skinieniem głowy, wołają twoi kochający cię słudzy. Szybko poślij nam w pełni świętego ducha. Prędko napisali list błagalny, podpisali go, zapieczętowali swą wiarą i wysłali do góry. Mistrz przeczytał go i powiedział: Pocieszycielu, który sam o sobie stanowisz, nie z rozkazu, lecz zgodnie ze swą wolą, zejdź na dół. Oczekują cię bowiem uczniowie, których zgromadziłem wraz z Tobą i Ojcem, oraz pouczyłem słowami: nauczajcie ludy, głoście Ojca, uwielbiajcie Syna i opiewajcie w pełni świętego Ducha. Wówczas Bóg pocieszyciel. Wysłuchał wołających do niego. I gdy się jeszcze modlili, przyszedł do nich, nie zmieniając bynajmniej miejsca swego pobytu. On niewysłowiony. Za sprawą zstąpienia nie doznał on bowiem żadnego umniejszenia. Był u góry i na dole wszędzie. Natura boska jest bowiem. Niewysłowiona i nietykalna, niewidoczny dla oczu, lecz rozpoznawalny wiarą, nieuchwytny dla rąk, lecz wyczuwalny przez serca wiernych jest w pełni święty duch. Na modlitwie trwało jedenastu wybranych, stali razem zgromadzeni. Gdy wypełniła się Boska Pięćdziesiątnica, i jak podają dzieje apostolskie, z nieba spadł potężny, szum, jakby gwałtowny wiatr, i napełnił całą salę ogniem, a jeszcze mocniej wstrząsnął umiłowanymi. Ponieważ widzieli dom, chybocący się jak łódka, zawołali: panie! Zakończ tę burzę i pośli w pełni świętego ducha. Jako sieroty myśleli, że sala na górze zostanie zupełnie zniszczona przez burzę, dlatego ze strachu zamknęli wszyscy oczy. A oto się stało coś zupełnie innego, jeszcze bardziej przerażającego. Do pierwszego przestrachu. Cuda te dołożyły drugą bojaźń. Języki ognia ogarnęły wtedy umiłowanych, i spoczęły na ich głowach, nie spaliły ich włosów, lecz rozpłomieniły ducha, ponieważ, aby ich oczyścić i odnowić, posłał je w pełni święty Duch. Piotr zobaczywszy, co działo się wokół. Zawołał: Bracia, uwielbiajmy to, co widzimy, nie badajmy tego. Niech nikt nie mówi, co to jest, co się z nami dzieje, gdyż to, co się tu wydarza, wszelki rozum przewyższa i wyobrażenie wszelkie przekracza. Duch i ogień są połączone, cud wiary. Tchnienie i płomień są zjednoczone, zdumiewający widok, pochodnie z wiatrem, ze świeżą rosą, ogniste iskry. Któż to widział, kto słyszał, kto może powiedzieć, kim jest w pełni święty duch? Umiłowani uciszcie się i bez obaw kontemplujcie ogień który z góry posłał nam ten który jest w górze nie bójcie się te węgle nie parzą nie dziwcie się że ogień ten niczego nie spala lecz się zastanówcie i pomyślcie o tym jak niegdyś ogień ogarnął trzech młodzieńców i chciała nie spłonęły ani nawet jeden włos Ogień ogarnął trzech, a ukazał ich jako czterech. Z nawiązką bowiem zwrócił tych, których ogarnął, gdyż bali się oni w pełni świętego ducha. Niech każdy z was bracia natychmiast wyrzuci strach ze swojej duszy i okaże miłość temu, który wstąpił do nieba. On bowiem tak bardzo umiłował powołanych przez siebie, że teraz wypełnia wszystko, co zapowiedział i działa zgodnie ze swymi obietnicami. Dlaczego nadal boimy się niepalących płomieni? Różą niech się stanie dla nas. Ogień zaistej jest on różą, gdyż na głowy nasze został położony jak kwiaty którymi nas ukoronował ozdobił i oświecił w pełni święty duch gdy kefas powiedział to do apostołów zamilkł wraz z nimi i wspólnie przyjęli oni ducha świętego uf spoczął na nich jak zostało napisane po tym, jak posłał dwa cuda jako zwiastunów, cud ognia i ducha. Ducha musiał bowiem poprzedzić cud. Przed oświecicielem musiał przejść płomień i światu jak grzmiąca trąba ogłosić, że przychodzi na świat w sobie jedynie znany sposób, tak jak sam chce, w pełni święty duch. Wielkie zdumiewające było wszystko, co się działo, a czego żaden zmysł nie pojmował. Gdyż nagle wszyscy napełnieni duchem posługiwali się taką mową, jaką każdy ze słuchaczy przyzwyczajony był słyszeć, mówili więc do Rzymian nie jak barbarzyńcy do partów jak przynależący do nich i do medów jak ich krajanie elamitom się wydawało że owi się wypowiadali poprawnie przez arabów natychmiast zostali zrozumiani mieszkańcy azji i frygii uważali że przemawiali jasno i wyraźnie a do wszystkich ludów mówili oni tak jak im na to pozwalał w pełni Święty Duch. Gdy pochodzący z różnych stron świata, posłyszeli ich mówiących we wszystkich językach, zdumieli się i zawołali: Co to ma znaczyć? Apostołowie są wszakże Galilejczykami. Jakim sposobem zatem stali się, co właśnie słyszymy? Krajanami wszystkich ludów. Czy Piotr Kefas widział kiedykolwiek Egipt? Kiedy Andrzej mieszkał w dwórzeczu? Kiedy synowie Zebedeusza odwiedzili Pamfilię? Jak mamy to rozumieć? Co rzec? Dzieje się zupełnie tak, jak chce w pełni święty duch. Nagle uczonymi stali się ci, co przedtem byli rybakami, elokwentnymi mówcami ci, co wcześniej stali nad brzegami jezior, owi, którzy niegdyś naprawiali sieci rozsupłują nagle sidła retorów, i prostą mową wystawiają ich na pośmiewisko. Jedno słowo wypowiadają zamiast wielu, jednego Boga głoszą, lecz nie jednego spośród wielu. Jedność uwielbiają jako jedno, niepojętego Ojca, który jest nierozdzielny istotowo, równego mu syna i równego im w pełni świętego Ducha. Czy nie było apostołom dane przewyższyć wszystkich zdolnością mówienia językami? Dlaczego więc są atakowani? Dlaczego plotą po stronie głupoty? Dlaczego się nadymają i pusto brzmią Hellenowie? Dlaczego obstają przy Aratosie, po potrzykroć przeklętym? Dlaczego błądzą słuchając Platona? Z jakiego powodu czczą demostenesa owego słabeusza? Dlaczego nie uważają Homera za ulotny sen? Dlaczego marzą o Pitagorasie słusznie zakneblowanym? Dlaczego w wierze nie spieszą raczej do tych, którym się objawił w pełni święty duch? Opiewajmy języki uczniów bracia! Ponieważ oni nie próżnym gadaniem, lecz boską mocą pochwycili wszystkich. Jego krzyż bowiem podnieśli, jak trzcinę do pisania, słowa używali jako sieci rybackich i tak złowili świat, wykorzystując je jako ostry haczyk wędkarski. Niczym przynęta było dla nich ciało wszechwładnego, które nie strąca w śmierć, lecz wynosi do góry ku życiu tych, którzy czczą i wielbią w pełni świętego Ducha.